Witam serdecznie, z tej strony Wojciech Świder. W dzisiejszym materiale postaram się ocenić, jak wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych wpłynie na koniunkturę na polskim rynku akcji. Zapraszam. Naszą analizę rozpoczniemy od ustawy, w której zdefiniowane jest, w jakie segmenty rynku fundusze zdefiniowanej daty lub inaczej zwane fundusze z cyklu życia będą dokonywały alokacji kapitału. W tym celu przejdziemy sobie do strony 35 ustawy. I tutaj jest mowa, że w części udziałowej portfela, czyli ta, która nas interesuje z punktu widzenia rynku akcji, fundusz może lokować nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje i inne instrumenty powiązane z akcjami, które wchodzą w skład indeksu WIG20. Oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG20. Czyli najogólniej mówiąc, nie mniej niż 40% wartości aktywów tej części udziałowej będzie lokowana w akcje indeksu WIG20 i instrumenty powiązane z tymi akcjami i z tym indeksem. Co to oznacza? Że bardzo duża część kapitału będzie szła do największych i najbardziej płynnych spółek na polskim rynku, z czego duża ich część są to spółki państwowe. Trzeba o tym pamiętać w kontekście ewentualnego ryzyka politycznego. Dalej, te fundusze będą mogły lokować nie więcej, tutaj było nie mniej, tu jest nie więcej niż 20% w instrumenty akcyjne z WIG-u 40 i oczywiście inne instrumenty powiązane z tymi spółkami i z tym indeksem, czyli indeks średnich spółek nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów w tej części udziałowej. Czytając dalej, nie więcej niż 10% wartości aktywów może być ulokowana w akcje, instrumenty o nie oparte, inne niż te wymienione w punkcie pierwszym i drugim, tak? Czyli z wyłączeniem indeksu WIG20 i WIG40 na pozostałą część polskiej giełdy pozostaje nam tylko 10%. Trzeba o tym pamiętać w kontekście próby oszacowania wpływu. Dalej ustawodawca zastrzegł, że nie mniej niż 20% wartości aktywów musi być ulokowana w państwach OECD innych państwach niż Polska, tak? Czyli tak, większość będzie lokowana w Polsce, ale co najmniej 20% musi być lokowana za granicą w tej części udziałowej. Czyli podsumowując, najbardziej uprzywilejowany jest tutaj indeks WIG20 oraz WIG40. Na resztę pozostaje nie więcej niż 10%. Mając to w pamięci, przejdźmy do kolejnej części. Po samej analizie ustawy wielu obserwatorów wskazywało, że to indeks WIG20 będzie najbardziej uprzywilejowany pod tym względem, natomiast warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwszą są obroty. Obroty mówią nam o tym, ile było transakcji w ramach danego indeksu w danym okresie. Im wyższe obroty, tym dane aktywo jest mniej podatne na dopływ kapitału. Na przykład na indeksie WIG20, na którym obroty, ja tu wziąłem rok 2018, dane z GPW, obroty na WIG20 były ogromne, były największe z tych indeksów. Indeks, który ma duże obroty, jest w stanie wchłonąć dużą ilość nowego kapitału bez zmiany kursów, ponieważ płynność jest duża. A im mniejsze obroty, tym bardziej nowy kapitał generuje zmiany kursów. Warto o tym pamiętać, czyli w tym kontekście, jeżeli na WIG20 są duże obroty, to niekoniecznie wpływ na ceny tego indeksu będą największe. Przejdźmy teraz do analizy tabeli. Tutaj dokonałem pewnych obliczeń. Mam tu indeksy
wpisałem obroty za rok 2018 i tutaj wpisałem pewną bazową wartość, pula środków PPK. Tutaj można wpisać dowolną wartość. Ja wpisałem akurat taką, żeby współczynnik potem wychodził większy od zera i w dosyć niewielkich wartościach, aby można było je łatwo porównać. Tak jak mówię, tutaj mogła być wpisana dowolna wartość, to nie ma takiego wpływu. Więc tak, co chciałem przez to pokazać? Na ile środki z PPK wpłyną na wyceny za pomocą takiego współczynnika wpływu w porównaniu do obrotów. Czyli tutaj, obliczając tą komórkę, dokonałem dzielenia środków z PPK przez obroty. I co się okazało? Oczywiście indeks WIG20, ten współczynnik wpływu, ma relatywnie mały w porównaniu do indeksu WIG40 i WIG80. Oczywiście na indeksie WIG40 obroty były niższe niż na WIG20, a jeszcze niższe były na indeksie WIG20. Tutaj oczywiście pula jest taka sama, zatem przejdźmy do kolejnego etapu. Tutaj wpisałem już proporcje, które wynikają z ustawy. W ustawie było, że WIG20 ma być ulokowane co najmniej 40% części udziałowej. Wpisałem tu 40, chociaż de facto mógłbym wpisać więcej, bo w ustawie był zapis, że co najmniej 40% środków. Natomiast ze względu na ryzyko polityczne nie wydaje mi się, żeby zarządzający lokowali wiele więcej w indeks WIG20. Jeżeli chodzi o WIG40, jest zapis, że maksymalnie 20%, także trzeba mieć na uwadze, że tutaj mogłoby być równie dobrze na przykład 15%, tak? Czy tam 10%. Ale ja wpisałem sobie 20%, bo maksymalnie tyle będzie można ulokować w ten indeks. No i tutaj w pozostałe spółki, pozostałe aktywa z naszej giełdy poza tymi dwoma indeksami można ulokować maksymalnie 10%. Natomiast WIG80 stanowi część tego segmentu, także te maksymalnie 10% będzie można ulokować w WIG80, ale też inne spółki poza tymi trzema indeksami. Tak? Czyli ta kolumna musi być traktowana ostrożnie, bo w tym segmencie będzie nie tylko indeks WIG80. Tak? I teraz tak, nawet biorąc pod uwagę poszczególne proporcje w tej bazowej puli, tak, już odpowiednio to korygując, biorąc 40% z tej wartości, 20% z tej, 10% z tej, po obliczeniu tych odpowiednio skorygowanych wartości, nawet teraz wyszło, że indeks WIG20 będzie relatywnie mniej podatny niż indeks WIG40 czy WIG80. Tylko ponownie tutaj przypominam, że indeks WIG80 musi być traktowany ostrożnie. Ale na ten moment można wyciągnąć wniosek, że jest duże prawdopodobieństwo, że to WIG40 będzie bardziej podatny na dopływ środków z PPK. Czyli tutaj braliśmy pod uwagę obroty, ale jeszcze bym wziął pod uwagę jeszcze jedną kwestię, mianowicie kapitalizację. Kapitalizacja nam mówi o tym, ile kapitału jest w danym segmencie rynku. Cena akcji razy ich ilość. Im większa kapitalizacja, tym trudniej zmieniać ceny określonym strumieniem kapitału. Czyli znowu, im większa kapitalizacja, tym dany segment rynku bardziej odporny na zmiany dopływu kapitału. I ponownie WIG20 ma największą kapitalizację. Tutaj wziąłem dane z portalu stuk.pl na dzień 23 stycznia 2019 roku. I ponownie widzimy podobną zależność. Być może te różnice już nie są takie duże, ale nadal WIG20 ma zdecydowanie większą kapitalizację niż WIG40 czy WIG80. I znowu dokonałem analogicznych obliczeń, tak jak wtedy, tylko że zamiast obrotu tutaj dałem kapitalizację, natomiast obliczenia są podobne, są analogiczne. Już może przejdźmy tutaj.
do tych obliczeń skorygowanych o proporcje, które wynikają z ustawy i ponownie wychodzi nam, że WIG40 powinien być bardziej podatny na wpływ świeżego kapitału z PPK niż WIG20 i WIG80 tym bardziej. Natomiast znowu, tutaj ta kolumna z ostrożnością, bo w tym segmencie będzie nie tylko WIG80, natomiast po porównaniu tych dwóch może sugerować, że rzeczywiście WIG40 będzie uprzywilejowany nawet bardziej niż WIG20, mimo zastrzeżenia w ustawie, że to WIG20 ma być tym dominującym segmentem. Tutaj różnice już nie są takie duże jak w przypadku obrotów, ale nadal są. Także podsumowując, moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że to WIG40 nawet bardziej niż WIG20 zyska na wprowadzeniu PPK i być może również WIG80 zyska bardziej niż WIG20. Natomiast oczywiście jak to będzie w praktyce, to będzie zależało od polityki poszczególnych zarządzających funduszy. Także mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeżeli masz pomysł, w jaki sposób tego typu symulacje można by przeprowadzić lepiej, to oczywiście możesz dać znać, co o tym sądzisz w komentarzu lub ogólnie wpisać swoje uwagi. Na ten moment dziękuję, zachęcam do pytań i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.